Ja do Krakowa przyjechałam w 1957 roku, a do Huty w 70 chyba piątym. Zaczęłam tu pracować i służbowo zostałam przeniesiona z pracy w Krakowie, z komisji planowania do Nowej Huty. I przejście do tej nowej pracy wiązało się z tym, że dostanę mieszkanie. I dostałam to mieszkanie, w którym mieszkam do dzisiaj, bo jest bardzo wygodne. Moja praca polegała na zorientowaniu się, jakie są potrzeby mieszkańców. A tutaj mieszkali głównie hutnicy, robotnicy, którzy pracowali w hucie. Ich potrzeby to były przede wszystkim szkoła, nie było szkoły, nie było przedszkola, żłobka. Zagramy? No jasne. Kto pierwszy pozbędzie się wszystkich, to ten daną partię wygrywa. Zdarzyło się, że mi zgasło światło. Przyszedł elektryk, tu zmierzył, tam zmierzył i mówi: musi pani zdjąć tą szafkę pod sufitem, a tam były schowane włóczki, druty i jedna skarpetka. No i od tamtego czasu, to były jakieś lata 80., dzierżam do tej pory w wolnym czasie. A mogę tak mieć dwie cyfry w tym samym kolorze, a trzecia w innym? Nie, każda Nie, inna. każda inna. Każda inna. A potem, no to rozdawałam. A to rozdałam takiej pani, która mnie czasami spotykała na Alei Róż. Jak mnie spotykała, to mi opowiadała o swoich nieszczęściach. No to jak mi tak opowiadała, ja robiłam te skarpetki, to i podarowałam. Jak jej podarowałam, to mówiłam: słuchaj, daję ci skarpetki, a ty znajdź sobie kogoś, albo jakiegoś człowieka, albo zwierzę, albo roślinę i też zrób coś dla niego dobrego, cokolwiek. Wymyśl, co to będzie. Nawet możesz posadzić roślinę. Teraz masz ty głos. Dobrze, no to ja dobieram. I wiecie państwo, co mnie spotkało ostatnio? Muszę to powiedzieć. Ostatnio w sobotę, przed świętami Bożego Narodzenia, ja sobie jem obiad tutaj w barze Mlecznym naprzeciw, na rogu. Nie ma wiele osób. Jest taki jeden pan, też kończy obiad i ten pan wstaje i podchodzi do mnie. I wyciąga z ręki, miał tak w kostkę złożone 100 złotych i mi wręcza i mówi: proszę pani, jak pani w sobotę przed świętami je w barze obiad, to pani nie urządza świąt. Proszę sobie za te pieniądze urządzić święta. No taka mnie rzecz spotkała ostatnio, czyli ta dobra myśl, która tak szła przez świat, wróciła do mnie w takiej postaci. Naprawdę, to było w tą ostatnią sobotę. Teraz uwaga. Teraz troszeczkę uspokojenia, żeby nie złościły się. To jest taka dziwna ramka, to jest najdziwniejsza ramka ze wszystkich ramek, które są w ogóle. To jest tak zwana ramka pracy. Tutaj sprawdzamy, czy pszczoły są w nastroju roboczym, czy normalnie pracują. Pszczoły na dachu Nowogródzkiego Centrum Kultury znalazły się w ramach projektu Pasieka Kraków. Na dachu NCK-u powstała pierwsza pasieka w ramach tego cyklu. Powstała już w lipcu 2017 roku, także to już jest trzeci sezon pracy tych pszczół. O, jaka się mnie bardzo lubi. O, tu jest ładna ramka, ale niestety nie ma matki. Szukam matki, no bo oczywiście królowa jest najciekawszą. Pozyskujemy miod odmianowy, ale przede wszystkim skupiamy się na miodzie wielokwiatowym, którego jest w tej okolicy najwięcej. Przed nami są ogromne łąki nowohuckie, na których jest bardzo duża baza pożytkowa dla pszczół. Tutaj widać, że tu jest czerw pszczeli. Z tych komórek za kilka lub kilkanaście do kilkunastu dni wylęgną się nowe, młode pszczoły. Nie możemy tego zrobić oczywiście na dachu stromym, niebezpiecznym. Natomiast ten dach spełnia wszelkie wymogi i jeszcze w dodatku ma bardzo bogatą bazę pożytkową w pobliżu. Całe to gniazdo, ta część nazywa się gniazdem i tutaj się wylęgają młode pszczoły. Natomiast to, co jest u góry oddzielone specjalną kratą odgrodową, to jest miodnia i tam pszczoły składają miod. Pasieka na dachu Nowogródzkiego Centrum Kultury nie jest jedyna w Nowej Hucie. Od roku posiadamy jeszcze dwie pasieki. Jedna jest na Łąkach Mogilskich, druga jest na Ekospalarni. Ten miód jest przekazywany do Urzędu Miasta Krakowa i jest w formie prezentów rozdawany mieszkańcom Krakowa.
fajny jest taki, można go sobie wziąć do ręki i nic nie zrobić. Aha, nie ma żądła. Wierzę panu na słowo, możemy tak zrobić, że można ja uwierzę. Wierzę panu. Można go naprawdę spokojnie wziąć do ręki. Trutnie nie mają żądeł. I poleciał. Pewna pani do jednej z gazet napisała, że znajduje się w hucie rzeźba smoka wawelskiego, która niszczy je i że dobrze byłoby coś z tym zrobić. No, sprawą zainteresowali się radni z terenów Zgorzelca-Sławickich i Bieńczyc. W tym momencie zastanawiają się, co tutaj zrobić, żeby stał się ten pomnik jakąś atrakcją dla mieszkańców. Znajdujemy się na terenie, który jest użytkowany przez firmy transportowe. Nie jest to jakby teren spacerowy, rekreacyjny, więc być może sensowne stały się głosy niektórych ludzi, żeby smoka przenieść w jakieś miejsce bardziej atrakcyjne. Smog jest oddalony dosyć nawet do tej ulicy Makuszyńskiego, którą tutaj mieszkańcy poruszają się autobusami. Warto by było, gdyby po prostu taka nietypowa w zasadzie atrakcja znalazła po prostu szerszy odzew wśród mieszkańców nie tylko Huty, ale też Krakowa.